Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym małym programie chciałem wam wytłumaczyć jak funkcjonuje promieniowanie geopatyczne i dlaczego jest tak bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego. A więc promieniowanie geopatyczne, które pochodzi od cieków wodnych, funkcjonuje w ten sposób, iż przebija się przez warstwę piasku pod ziemią, przebija się ciek wodonośny, czyli po prostu przebija się woda, robiąc tarcie o cząstki piasku. I to promieniowanie, które występuje właśnie pod ziemią, przebija się przez warstwę ziemi, przebija się przez mur naszego domu i dochodzi do naszego pokoju, do naszego salonu, czy tam do naszej kuchni, czy do naszego pomieszczenia, gdzie śpimy. Wówczas, jeżeli jest taka żyła wodna w naszym mieszkaniu, w naszym pokoju, czujemy się niezbyt dobrze, mamy jakby zmęczeni, jesteśmy, sen jest niezbyt dobry, nie możemy wypocząć, to wówczas jest taki symptom, że można po prostu wziąć sobie radiestetę, czy można wziąć sobie jakiegoś innego specjalistę, który ma przyrządy elektroniczne, bo też w tej chwili już w tym czasie są różdżki elektroniczne, którymi można po prostu to promieniowanie jakby zbadać i zrobić sobie taki plan mieszkania, gdzie ewentualnie występują te żyły, które przecinają nasz dom. Ja dodam, że bardzo efektywnym jest stosowanie odpromiennika. Ja na przykład mam taki odpromiennik, to jest odpromiennik osobisty do kieszeni, a ten drugi jest do zabezpieczenia domu, to jest właśnie Aronit. I taki odpromiennik spowoduje to, że po prostu jest taka kapa chroniąca nasz dom. Jest taka jakby aura biała, która się rozchodzi od odpromiennika we wszystkich kierunkach na mniej więcej 25 metrów od odpromiennika. I ta biała kapa zabezpiecza nam nasze mieszkanie przed tym właśnie tą radiacją, która idzie od cieków wodnych, od różnych takich anomalii geologicznych, nie tylko cieków, ale również są uskoki tektoniczne. W moim przypadku miałem przyjaciela, który właśnie spał na uskoku, zawsze go bolała głowa, zawsze miał łóżko w tym samym miejscu w pokoju. Chodziło o to, że po prostu mój przyjaciel spał w miejscu, gdzie jest uskok tektoniczny, gdzie dwie płyty tektoniczne trą o siebie, wydając pewien rodzaj promieniowania radiacji, który to właśnie ta radiacja prowokowała, że mojego przyjaciela bolała głowa. Ja dodam, że działanie żył wodnych na organizm człowieka jest taki, że po prostu z rana wstajemy z łóżka i mogą nas boleć nogi, jeżeli żyła wodna przechodzi przez miejsce, gdzie mamy nogi, jeżeli przechodzi przez miejsce, gdzie mamy głowę, może nas boleć głowa lub możemy mieć nudności lub możemy mieć gorączkę. Dlaczego właśnie takie są objawy, a nie inne? To Państwu teraz właśnie wytłumaczę. Więc na promieniowaniu geopatycznym o wiele szybciej bakterie się rozmnażają, jak na przykład jeżeli mamy mieszkanie odpromieniowane. Jeżeli mieszkanie jest odpromieniowane dobrym odpromiennikiem, który daje przynajmniej to plus 7, plus 8 albo plus 10 najlepiej, no to wówczas w tym mieszkaniu czujemy się po prostu dobrze. Jesteśmy jakby, czujemy dobre wibracje, jest wystarczająca ilość jonów w tym mieszkaniu, nie ma kłótni, nie ma jakichś specjalnych anomalii na terenie tego mieszkania. Jeżeli mieszkanie jest zapromieniowane, czy to przez promieniowania elektromagnetyczne, które pochodzą od urządzeń elektronicznych, czy to od telefonów komórkowych, czy od komputerów, czy od telewizora, czy od innych rzeczy, innych przyrządów elektronicznych, wówczas będziemy się czuli w tym mieszkaniu, no niestety, będziemy się czuli tam zmęczeni, będziemy mieć kłótnie, no po prostu ponieważ ilość jonów minus, które są pozytywne dla nas, zmaleje, a wzrośnie ilość jonów plus, które są negatywne dla nas. Więc ja proponuję Państwu albo zakupić odpromiennik Home Office, który jest na zabezpieczenie Waszego mieszkania, albo można zakupić też jonizator. Wiem, że takie jonizatory są sprzedawane w Polsce, bo moja przyjaciółka tutaj na Teneryfie też zakupiła. Także te jonizatory po prostu powodują to, iż atmosfera w naszym domu będzie taka jak w lesie, ponieważ wysycenie tych jonów będzie dość wysokie, będziemy dobrze się wysypiać, nasze ciało będzie dobrze wypoczywać. Także polecam właśnie kupowanie tych jonizatorów, polecam też
odpromieniowywanie swojego mieszkania przed promieniowaniem właśnie od odcieków wodnych, to właśnie odpromiennikiem. Dodam, że promieniowanie geopatyczne szkodzi nie tylko na ludzi, nie służy też zwierzętom. Jeżeli jest na przykład dana krowa mleczna w miejscu, gdzie są żyły wodne, wówczas ten zwierzak może nam chorować, może mieć infekcję, może ten po prostu to zwierzę może nie czuć się dobrze. Odnosi to samo się do psów. Jeżeli pies śpi na żyle, wówczas nie czuje się zbyt dobrze. Przeciwieństwem psa jest kot, który po prostu wykorzystuje promieniowanie geopatyczne, by się ładować energią, przetwarza tą energię. Ale ludzie i krowy i inne zwierzęta po prostu nie wytrzymują tego promieniowania. Niestety to promieniowanie jest bardzo mocne i źle oddziaływuje na nas, na ludzi. Dodałbym jeszcze od siebie, iż z moich jakby badań wiem, że żyły wodne są zdolne do tego, by po jakimś czasie pękł mur od tej radiacji. Czy pękł mur, czy pękł mur od domu, czy dom, żeby przepołowić na pół. Na północnej Hiszpanii są domy, które po prostu dzięki ciekom wodnym, po prostu dzięki temu promieniowaniu po prostu rozpadają się. Ponieważ promieniowanie jest tak intensywne, tak mocne w danym miejscu, że po prostu struktura danego domu ulega po prostu pęknięciom i wówczas są problemy właśnie z tymi właśnie pęknięciami, które występują w konstrukcji danego domu. Oprócz tego chciałem zaproponować Państwu podkładkę, która harmonizuje i podwyższa struktury wody. To jest podkładka właśnie zrobiona przez nas tutaj na Teneryfie. Jest to podkładka Aronii Superhuman, która jest bardzo dobra do podwyższenia wibracji wody. Wszystkie te produkty możecie, drodzy kochani, nabyć na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.